Witam wszystkich, mam na imię Andrzej. Dzisiaj pokażemy Państwu wyjazd ze szkoły Kursant, włączenie się do ruchu, wyjazd na ulicę Tarnogajską. I od razu spotykamy się z ciekawym skrzyżowaniem. Pokazuję Państwu dwa możliwości skrętu. Pierwsza możliwość skrętu, i tu egzaminator powie, że skręcamy zgodnie z dolną strzałką w lewo, czyli jak gdyby pierwsza w lewo. Drugi skręt górną strzałką w lewo, to będzie w ulicę Piękną. Pierwszy skręt z dolną strzałką w Armii Krajowej. Proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. To jest włączenie kierunkowskazu. Bez względu na to, w którą stronę pojedziemy, czy dolną strzałką, czy górną strzałką, obowiązek mamy włączenia kierunkowskazu. Z tym, że skręcając pierwsza w lewo, dolna strzałka, kierunkowskaz włączony jest non-stop, górna strzałka, kierunkowskaz do środka skrzyżowania i ten kierunkowskaz powinien być wyłączony. Za chwilę zademonstrujemy. Czyli mamy włączony kierunkowskaz, jedziemy górną strzałką, proszę Państwa, teraz. Górną strzałką, czyli do środka skrzyżowania, czyli do tego znaku, nakaz jazdy z lewej strony znaku, wyłączamy kierunkowskaz i kontynuujemy jazdę. Jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości do 30 na godzinę. Nie mamy tutaj jakichś specjalnie trudnych rzeczy. Pamiętać trzeba, że w strefie ograniczonej prędkości przeważnie, nie wiadomo, że to będzie na 100%, ale przeważnie skrzyżowania są równorzędne, czyli pierwszeństwo nadjeżdżającego z prawej strony. Następnym elementem, który chcemy dzisiaj Państwu pokazać, to będzie skręt w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym i za chwileczkę wykonamy zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogi. Następna ważna uwaga to jest to, że jeżeli podjeżdżając pod skrzyżowanie równorzędne, tak jak w tym przypadku, widzimy samochód po prawej stronie, nie możemy wjechać, nie powinniśmy wjechać do środka skrzyżowania. To będzie traktowane jako błąd. Teraz nie mamy nikogo, możemy wtedy wjechać do środka skrzyżowania. W innym przypadku nie powinniśmy tego zrobić. Tutaj oczywiście uważamy na przejście dla pieszych przy okazji. I teraz próbujemy wykonać zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogi. Mamy tutaj pierwszy wjazd, my wykorzystamy drugi wjazd. I teraz, co jest istotne? Sygnalizujemy kierunkowskazem oczywiście zamiar wykonania tego elementu. Proszę pamiętać, że nawet jak mielibyśmy miejsce, żeby zawrócić za jednym zakrętem, nie możemy tego zrobić. Powinniśmy wjechać. Zawsze staramy się zawrócić z wykorzystaniem biegu wstecznego. Teraz cofamy pojazd, włączając się do ruchu tyłem. I tak, żeby na swoim pasie pozostać. I teraz oczywiście ruszamy. Zachowanie szczególnej ostrożności zawsze jest obowiązkowe. Zbliżamy się powrotnie do tego skrzyżowania, na którym przed chwilą byliśmy. Akurat mamy tutaj nasz pojazd naszej szkoły. Wykonamy skręt w lewo. I podobna sytuacja. Jeżeli wiem, że będę skręcał w lewo, mamy do przepuszczenia z prawej strony i z przodu, proszę zobaczyć, pojazdy, bo wykonujemy skręt w lewo, czyli jak gdyby przecinamy dwie jezdnie, nie możemy wjechać do środka skrzyżowania, absolutnie, to jest utrudnienie ruchu. Czekamy. Proszę zobaczyć. Wbrew pozorom to skrzyżowanie nie jest łatwe. Jest to duże zagęszczenie ruchu, ulica Piękna z ulicą Nyską.
Tak. Droga wolna, wykonujemy skręt. Nie trzeba się śpieszyć na egzaminie. Element ma być wykonany poprawnie. Tutaj nikt nie jedzie na czas.